Witam wszystkich w pierwszym odcinku z cyklu Kończymy cięcie drzewa. O, jesteśmy już na etapie końcowym, bo teraz pokażę wam, ile tego było. Było tego przywiezione 27 metrów niby. Jest to dąb czerwony. Więc tak to wygląda. Przywiezione 28 stycznia. Mamy 17 luty bodajże. 19 lutego. Daty ciężko u mnie. No i już tego mamy dość sporą ilość. O, może tak to będzie lepiej wyglądać. Dość sporą ilość tego mamy. Naciętego jeszcze to trzeba wszystko połupać. No więc praca, no w sumie od popołudnia do wieczora, do późnego, nawet do godzin nocnych. No do ciszy nocnej można powiedzieć. Więc idzie jak najbardziej. O, przybliżymy się. Jedziemy tutaj na agregacie z Hyundai'a. O, cały czas nam tutaj pracuje, doświetla ten teren. Pilatka z Castoramy bodajże. Ojej, już ma swoje lata też. Ale to jest Pro Garden, zaraz wam pokażę. To jest, poczekajcie, do słońca, będzie do światła. KL4500. No i rok produkcji 2014, ale na pewno tak długo jej nie mam. A może? Teraz nie mogę powiedzieć. Nawet nie wiem, ile ją mam. Ale co miał powiedzieć? Bardzo dobrze się spisuje, pomimo tego, kupiłem tylko łańcuch z Oregonu. No i wytowanica z Husqvarny przez ten cały czas. Trzeba naciągnąć kawałek łańcuch. Ale co miałem powiedzieć, przez ten cały czas idzie bez zarzutu. Dobra mieszanka jest zrobiona. I maszyna się spisuje bardzo dobrze, pomimo że powiedzieli mi w serwisie, że piła się już kończy, bo jest przytarty tłok i że nie opłaca się naprawiać, że najlepiej zostawić i kupić nową. Ale powiedziałem, że jak już zajedzie się i będzie ogień zły walił, to będziemy wymieniać. No, a widocznie na razie jeszcze odpukać idzie bardzo dobrze. Nie narzekam. Więc tak wygląda u mnie. Tak wyglądają u mnie wieczory z drzewem. Co miałem jeszcze powiedzieć w sprawie traktorów, esioków? Odcinki dopiero będą, bo głównego traktora nie mam aktualnie, jest w serwisie. Jest zrobiony cały wydech w końcu. Jest spawacz, znalazł się i jest zrobiony cały wydech, więc tu jest krótki urywek z tego oto wydarzenia, jak ładujemy traktor i jedziemy z nim. No, a tu są zdjęcia z tego, jak już jest gotowy cały ten korpus wydechu zrobiony. Plus do tego jeszcze będziemy montować bak i robić zderzak z przodu. Więc zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Na razie tam wszystko u niego stoi. Stoi to tam wszystko i jest no robione po prostu. No więc wszystko przed nami i... No i dalej jeszcze, bo jest godzina dopiero 19, to jest najwyższa pora jeszcze coś pociąć. Przynajmniej jeszcze tej kubki, czekajcie, o tu, o,
pozbierać przynajmniej te górne klocki, żeby to jakoś wyglądało i to dokończyć. No i w sumie potem już się chyba jedno łupania, a z łupania to trochę tego będzie. Chociaż nie wygląda tego, że tego jest dużo. No ale boję się, że tego kawałeczka kurcze będzie. Tu będzie, postawimy przyczepkę z łupareczką i myślę, że w dwie osoby to raz, dwa objedziemy, bo to znowu nie ma takie twarde drzewo. Próbowałem siekierą, to bardzo dobrze idzie, jak na dom czerwony to, ale tylko to jest świeże, bo to jest 28, tak? Mówiłem, że to przywiezione, to chyba 25 było ścinane, bo to jest parę dni zaraz po tym przywiezione, no. Dobrze, także na razie tyle i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie, cześć.